Witam, witam z tej strony prowadzący z Fałka i witam was w dzisiejszym odcinku z teleturnieju 1 z 10. Znajduję się właśnie na Craftcore. Jest to turniej, który mam czynność poprowadzić razem tutaj z hejterem, który właśnie trzyma kamerę. I zapraszamy do przedstawiania się naszych uczestników programu. Zapraszam. Siema, jestem Esfalda, mam 18 lat, pochodzę z Kolumbii, jestem baronem narkotykowym. Moje zainteresowania to jebanie krechy. Cześć, jestem Beju. Mam 13 lat. Lubię pociągi, interesuję się moim autyzmem. I mam wodę w głowie. Siema, jestem Jan Kochanowski. Pochodzę ze wsi. Mam 15 lat. Moje zainteresowania to pisanie frażek, trenów. Ulubiony to pan Tadeusz. Hej, mam na imię Niver, pochodzę z rodziny koronawirusów. Postanowiłem wziąć udział w teleturnieju, aby no, zarazić innych uczestników i mam nadzieję, że koronawirus zwycięży. Siema kurwy jebane, mam na imię Poznaniak, pochodzę ze Szczecina. Moje zainteresowanie to jebanie matki youtubera w dupę analnie i samego youtubera oraz dręczenie bedów. Siema, tu Przekręt, mam na imię Mateusz, mam 13 lat. Pochodzę ze skromnego miasta i interesuję się żartami, nauką, skłonu znanego. Kocham czytać Jana Kochanowskiego i nienawidzę pana Tadeusza. Siema, jestem Untubunto Rodriguez i mam 17 lat. Pochodzę z województwa podlaskiego. Zajmuję się otrzeniem dzieci do walki z koronawirusem. Siema, jestem Matku. Przyjechałem tutaj ze starym Untubuntera. Na co dzień walę wiadra po kasku. Moje zainteresowania to goła dupa z fałki. Elo Benz, ej! Siema, tutaj Cyrkus. Mam 13 lat. Na co dzień interesuję się przejmowaniem YouTube i moją ulubioną piosenką to przejmujemy YouTube od Freeza. Dobra, witamy w teleturnieju. Pierwszym pytaniem do naszych uczestników będzie... Jaka jest najgorsza gildia na tej edycji na serwerze craftcore.pl? Pierwszy był tutaj Atku. Prosimy o odpowiedź. Odpowiedź to gildia Bed. Brawo, prawidłowa odpowiedź. Proszę o przekazanie pytania do wybranej osoby. Przekazuję sobie. Kolejne pytanie, no to... Kto jest właścicielem serwera craftcore.pl? Pan... Prezes Invicjusz. Brawo, prawidłowa odpowiedź. Proszę o... Przekazuję na numer 2. Dobra. Proszę Beju. Też. Pytanie do ciebie będzie. Jaki jest limit koksów, refów oraz pereł na serwerze craftcore.pl? 1, 12, sely. Prawidłowa odpowiedź. Proszę o wybranie członka, uczestnika, do którego mam zadać kolejne pytanie. Proszę na tą niepełnosprawną smatę. Dobra, pytanie do uczestnika Niver. To będzie, powinieneś to jak najbardziej wiedzieć, bo pytanie to jest w temacie do ciebie. Kiedy zaczęła się epidemia koronawirusa? Dzień oraz miesiąc i rok. Kiedy się urodziłem, czyli tak. W grudniu. Tak. Tak. Ale dokładnie dzień? Nie mogę tego zgradzić, bo to jest tajne. Dobra. No, to była prawidłowa odpowiedź. Proszę o wybranie uczestnika, którego zadajesz pytanie. To wybieram pana z numerem 1. Dobra, panie Svalde. Pytanie do pana. Czy Arax jest liderem naszej gildii? Oj, to była za odpowiedź. Proszę o zabranie jednego punktu życia. Niver, proszę o wybranie kolejnej osoby, do której zadajesz pytanie. Ponownie na pana numer 1. Szybko odpadnie. Dobra. Panie numer 1. Która to jest edycja serwera Craftcore? 14. Zła odpowiedź. Proszę o zabranie kolejnego punktu życia. Jest to
15 edycja tego serwera. Proszę pani Niwer o zadanie pytania do kolejnej osoby. Wybieram panią obok. Dobra. Pani Julko. Dobra, to pani Julko, proszę rozwiązać przykład. K minus L do potęgi drugiej dzielone przez K, K do potęgi drugiej odjąć L2. Proszę o zabranie jednego życia. Odpowiedź to L. Pani Niwer, proszę o zadanie pytania dla kolejnej osoby. Wybieram pana z numerem 7. Pan jest numerem 7. Proszę o wymienienie aktualnej żony prezydenta. O wymienienie imienia. Edyta. Jest to zła odpowiedź, ponieważ jest to pani Agata. Proszę o zabranie jednego życia. Jako, że moje koronowirusowanie działa, to wybieram pana z numerem 9. Dobra, panie Atku. Proszę o wymienienie najlepszego serwera PP w Polsce. Dobra, proszę o zabranie jednego życia. Odpowiedź to only PvP. Pani Niwer, proszę o zadanie pytania do kolejnej osoby. Wybieram pana z numerem 2, tego dał najebanego. Halo, panie Beju. Dobra, panie Beju, proszę o odpowiedź na pytanie. Ile masz lat? Mam 13 lat. Proszę o zabranie jednego życia. Pajść to 13. Ale czemu? No więc wybieram pana z numerem 8. No, panie Undutumber, proszę o odpowiedź. Proszę o wymienienie dzisiejszego dnia, miesiąca oraz roku. 21 lutego 2020 roku. Brawo. Jeszcze raz osobę. Wybieram pana z numerem 1. No, panie numer 1, Esfalde, proszę o odpowiedź na pytanie. Czy członek obok pana z numerem 2 jest zdrowy umysłowo? Tak, zgadza się. Proszę o zabranie ostatniego życia. Dobra, tutaj pan numer 1 odpadł. Panie Untubuntu Rodriguezie, proszę o wybranie osoby kolejnej. Wybieram pana numer 2. Jej, znowu ja! Dobra. Proszę o odpowiedź na pytanie. 2 dodać 2. 4. Bardzo dobrze. Proszę o wybranie osoby. Ja poproszę. Jedwolnego koronawirusa. Dobra, panie Niwer, z numerem 5. Poproszę odpowiedź na pytanie. Czy koronawirus zmutuje? Wkrótce. Wkrótce. Prawidłowa odpowiedź. Proszę o wybranie kolejnej osoby. Wiele tutaj smacznych kąsków. Lecz no nie wybieram pana Jana numer 3. Janie Kochanowski, w jakiej epoce pan żył? Dobra, proszę o zabranie życia. Odpowiedź to no, było... No kurwa Janek, jak ty głupi kurwa jesteś? No kurwa epoki renesansu nie umie kurwa łeb zapamiętać kurwa. Renesans zajebany. Panie Janie Kochanowski, odpowiedź to była epoka renesansu. Dobra, Niwer wybiera kolejną osobę. Muszę się zobaczyć, kto tutaj jeszcze jest. Pan numer 6 ma 3 życia jeszcze. Dobra, panie Poznaniaku. Poproszę o odpowiedź na pytanie. Czy Polska
wygrała trzecią wojnę światową. Jeszcze nie, ale już pokonuję koronawirusa. Dobra, proszę o zabranie jednego życia. Kurwa jebana. Odpowiedź to... Dopadnę cię. Trzecia wojna światowa jeszcze się nie zaczęła. Dobra, panie... Pani Niver, proszę o wybranie kolejnej osoby. Wybieram pana z numerem 7. Panie Przekręt. Proszę o odpowiedź na pytanie. Czy pan Atku, ten jednego obok ciebie, jest właścicielem jakiegoś serwera? No niestety tak. onlypp.eu. To jest zła odpowiedź. Proszę o zabranie jednego życia. Otóż odpowiedź to była tak, ale zły serwer wymieniłeś, także... Ja pierdolę, onlypp.eu, przepraszam. Panie Niver, proszę o wybranie kolejnej osoby. To wybieram pana z numerem 10. Panie Cyrkus, do której klasy szkoły podstawowej się aktualnie chodzi? 7. Proszę o zabranie jednego życia. 8. Dobra, odpowiedź to było 8. Dobra. Pani Niver, proszę o wybranie kolejnej osoby. Znowu ja. Wybieram pana z numerem 3. Dobra. Panie Janie Kochanowski. Czy Neron wiedział o podpaleniu Rzymu? Można powtórzyć pytanie? Czy Neron wiedział o podpaleniu Rzymu? Myślę, że... tak. Dobra, proszę o zabranie życia. Kurwa. Ale debile, to... ja pierdolę. Nie ma dowodu na to. Dobra, Niver, proszę o wybranie kolejnej osoby. Wybieram pana z numerem 8, bo jest przeciwko koronawirusowi. Dobra, panie Untudumper. Co? Proszę o odpowiedź na pytanie. Czy piłkarz Ronaldinho Gaucho gra dalej w reprezentacji Brazylii? Tak. Proszę o zabranie jednego życia panu YouTuberowi. Odpowiedź to było w ogóle. Ronaldinho Gaucho już nie gra, także... Proszę panie Niver wybrać kolejną osobę. To ponownie wybieram pana z numerem 8. Panie Untudumper. Czy czarny kot, a biały kot to ten sam? Nie. Proszę o zabranie kolejnego życia. Odpowiedź to tak, ponieważ to jest kot i to jest kot. Panie Niver, proszę o wybranie kolejnej osoby. Wybieram pana z numerem 7. Panie Przekręt. Słucham. To pan ostatnie życie. Także proszę... Umierać za ojczyznę. Proszę uważać. Czy Józef Piłsudski dowodził przez całą wojnę światową armią Chin? Nie. A jaką dowodził? Polską. Dobrze. Proszę wybrać osobę, którą... Wybieram pana numer 2. Panie Beju. Ej, kulwo. No, panie Beju, proszę odpowiedzieć na pytanie. Dobrze. Czy kilo kamienia i kilo piór to to samo? No wie pan, ale z jakiej strony się ślobaszę? Bo no niby to kilogram i to kilogram. Ale jak weźmiemy na czaszkę, to kilogram piór jest więcej. Ha 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 ha!
Dobra. Brawo, panie Beju, odpowiedź była prawidłowa. Proszę o wybranie kolejnej osoby. No wie pan, panie generale, ja biorę... No nie wiem. Tego, co gówno pisało swojej córce. Dobra, panie Janie Kochanowski. Tak, ja. Gdzie jest cieplej? W Egipcie? Czy w Egipcie? Tu i tu jest tak samo. No nie. Jak to kurwa nie? Proszę o zabranie ostatniego życia. No ale jak